Ja nie chcę naśladować Deniro, bo się nie da. Otóż w momencie, kiedy uznałem, że ja nie chcę być Łomnickim i, i kimś jeszcze, no to, to myślę, na no dobra, będę nikim, czyli braciakiem. Przypomnieliśmy sobie twoją starą, będzie jak Jacek braciak był młodym, dobrze zapowiadając się aktorem o polskim kinie i o jego jakości, u Kuby wojewódzkiego. Hmm. Porównałeś to, to, to polskie kino do amerykańskiego i powiedziałeś, że nigdy nie dojdziemy do tego poziomu. Czy coś się zmieniło? Nie. Podobno Macie Orłosia, jak zobaczyłeś, to po rękach całować. Tak, pocałowałem, niech żyje TeleExpress. Tak. To było na tej premierze, z której uciekłem, ale całe szczęście jedną dobrą rzecz zrobiłem. Pocałowałem Orłosia w rękę. Seria pytań od widzu, jeśli pozwolisz. Ha, Czy oczywiście. miał pan kompleks wzrostu? No miałem. Miałem. Z kim z branży aktorskiej nie mógłby pan pracować i dlaczego? Przed kilkoma dniami odmówiłem współpracy z pewną aktorką. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest Świat Gwiazd, a program nazywa się Sołtysik i Gwiazdy. Ja jestem Sołtysik, a to jest Gwiazda. Pan Jacek Braciak, dzień dobry. Dzień dobry. <noise> Jak reagujesz na to hasło, Gwiazda? No, no Idźmy dalej. <noise> Dobra, w kinach mamy film Kos z Pawła Maślony z Tobą w roli głównej. Nie. Z Bartoszem Bielenią w roli głównej. A to przepraszam. Proszę bardzo. Z Tobą w roli tytułowej. Tak. <grych> Pawła Maślony. Najpierw sukces w Gdyni na festiwalu we wrześniu ubiegłego roku, a teraz w kinach. Jak wrażenia po premierze i po kontakcie z publicznością już tą niefestiwalową, jaki odbiór? Ja obejrzałem film w Gdyni, bo jak przysłano mi go tam taką brudną wersję no to uznałem, że mogę bez wstydu tam jechać, do tej Gdyni, pojechałem. Po filmie czym prędzej wróciłem do domu, ale te opinie, które do mnie docierały i bezpośrednio i pośrednio, są jak najlepsze. Przyjechałem na premierę, zrobiłem sobie zdjęcia na ściance, Bokazali, ukłoniłem się, Bokazali. I szybko wróciłem do domu, nie oglądając filmu. Okay. Ale dostałem SMS do Jasi Szczepkowskiej. Pan Jerzy Sztur złożył laudację na żywo, no. bo widział. Mhm. Bo, bo zaprosiłem go na premierę. Przepraszam, i co powiedział w tej laudacji? By między innymi jakiś słup? Powiedział nie, że... tak. Ty dobrze, dobrze, tak, tak spokojnie z bo tam ja to nie lubię, jak jest tak historycznie, więc... O, <gryzyk> z, <gryzyk> z, z tam było historycznie mhm. chyba. Dostałem od Suchory SMS-a. Mhm. Agnieszka? I to by było na tyle. Aha. Okay. Tak. No dobrze, ale jest... A nie! Przepraszam, Maja Hirsch była na filmie. A, I zanalizowała, zrecenzowała wszystko. Majach Hirsch to ważna osoba w Twoim życiu. Pochlebnie. Ma Hirsch to ważna osoba w Twoim życiu. Tak. Cały czas. Tak? Aha, absolutnie. E, powiedz mi, drogi Jacku, czy w związku z tym e, filmem i nie tylko wiesz wszystko o Kościuszce? Nie, nie ma takiej potrzeby. Mało tego. Ja broniłem się przed tym, żeby jakoś przez skórę mi nie, nie wyszła taka świadomość, że e, trzeba grać wielkiego człowieka. Tylko człowieka. Mhm. Siłą rzeczy coś tam wiedziałem, bo. Ja się pasjonuję historią od lat, w związku z czym i, tak. i ten temat był mi bliski, więc specjalnie nie zgłębiałem tej wiedzy, nie czytałem niczego nowego. Mhm. Raczej czytałem ze dwie rzeczy biografię jego, szukając takich opisów, jak on mówił, jak się poruszał, jaki był, takiego tak. śladu, i tyle. No tak, bo. bo, bo... Oczywiście niewiele wiemy o Kościuszku, znaczy wiemy wszystko o Kościusze, ale niewiele o tym człowieku, mężczyźnie, ja, jak mówił. I jak mm. mówił Kościuszko, miał zaśpiew, akcent? Tak, z, był... z całą pewnością miał zaśpiew. Mm. Z całą pewnością, bo on pochodził ze wschodu, z takiej zubożałej szlachty bardzo. Mm -hmm. e, natomiast nie wydawało nam się, żeby. Rozpatrywaliśmy taką możliwość, żeby on miał taki coś zeciągle, ale no nie, dziś, dziś, dziś to chyba nie jest potrzebne i byłoby mhm. takim dziwowiskiem wyłącznie, e, co wiemy? Wiemy, że był człowiekiem bardzo sprawnym. On był, on był mały, taki żyła i był bardzo sprawny. Jeśli w szkole rycerskiej nie fechtował się z trzema kolegami naraz, to był niezadowolony. Aha, on taki. E, Ta. dobra, dobra. Tak, bardzo ambitny. Mhm. Okay. Czyli też umiał się dobrze posługiwać ówczesną bronią, czy to A, była szabelka, doskonale. czy szermierka. Doskonale. Był, był, był mistrzem szermierki. Okay. <laughs> A dlaczego Kościuszko wielkim Polakiem był? No Jeżeli skupimy się na faktach, to był wielkim człowiekiem, bo e, przyczynił się walnie do uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze. Położył podwaliny pod ich szkołę wojskową West Point, bo mhm. wybudował Fort Knox, bo dzięki jego zdolnościom inżynieryjnym, saperskim, taktycznym itd., itd. przyczynił się Walnie do wygrania kilku bitew. Mhm. To są mhm. fakty, właściwie takie militarne, powiedziałbym. Mhm. Ta. Ale jednak, chyba największe zasługi położył wówczas pewnie niedocenione, ale o których pamiętamy dziś i szczególnie dziś wydają one się bardzo ważne, to obrona uciśnionych. Stawał w obronie niewolnictwa w ogóle wszelkich mniejszości: chłopów, mhm. kobiet, mhm. dzieci, ludzi innej kolory, koloru, innego koloru skóry niż mhm. biały. Ta. Spotkałem. Stasia Sojkę wczoraj siedział na ławce, jak to on. Przysiadłem się, zgodził się łaskawie mhm. i między nimi opowiedział mi, że, czego ja nie wiedziałem, że Kościuszko przyjaźnił się z Jeffersonem i Jefferson, nie mogąc mu zapłacić tam za coś, żołdu, czegoś takiego, obdarował go e, e, ziemią, jakimiś ogromnymi połaciami tej ziemi. W Ameryce. Oczywiście A. w Ameryce, mhm. tak. Mhm. I on zatrzymał sobie ten Kościuszko jedną trzecią tej ziemi na następnej jednej trzeciej osiedli, osiedlił niewolników, których wykupił za sprz ze sprzedaży pozostałej jednej trzecie. Aha, Nie wiedzieliśmy tego. Książę, chłopów, tak. tak teraz tak, y sytuacja z Kościuszką jako bohaterem y i Ameryka. Y Mieliśmy batalię Oskarową, do, do, do polski kandydat do Oskara. Decyzją jakieś gremium to byli chłopi. Według Reymonta nie zielona granica, ani tym bardziej kos maślony. A szkoda, bo uważam, że. Może trzeba byłoby w tym wrześniu wytypować takie trzy filmy i dać jakąś poddyskusję, wybrać, który kandydat byłby najlepszy, który najbardziej poprawny, a który miałby największe szanse, żeby taka dyskusja się odbyła, a nie powstała decyzja. Bo wtedy być może uznano by, że chłopi są zacnym dziełem, ale pani Holland jest gwarantem czegokolwiek i temat pod nią podjęty, lub Kos, który jest najlepszym polskim filmem oraz jest tu Kościuszko, który w Ameryce jest rozpoznawalny, więc może to, to by był powód i pretekst do tego, żeby to był kandydat. Stało się inaczej. Co uważasz? Nie, nie mogę się w tej kwestii wypowiadać, bo nie widziałem ani chłopów, ani zielonej granicy pani Agnieszki Holland. Po okay. prostu. No dobra, a co byś myślał o takim plebiscycie, wybieramy naszego kandydata i dajemy pod rozwagę trzy tytuły, bardzo różne i my, naród, we the people, hmm. wybieramy. Hmm? Może to i dobre, natomiast ja, wiesz, ja nie mam zdania, dlatego że ja się tym w ogóle nie zajmuję, to znaczy mnie nie interesuje dalsze życie filmów, to znaczy jakie one tam mają, od dźwięk, a co zdobyły, a czego nie zdobyły, w zasadzie kończy swój związek z filmem, z ostatnim dniem zdjęciowym. Potem mija tyle czasu, że zapominam, że coś w ogóle takiego powstało. Oglądam na premierze i myślę, o, może być, wstydu nie ma, albo oj, matko, matko. Najczęściej jest to drugie, o Jezus Maria. I koniec. Ale to ktoś ci przypomina, że w halo panie Jacku, premiera zapraszamy, tak? I idzie no na tę tak, bo kazali, tak? Tak, tak. Tak. tak, tak. Okej. Okay. No dobra. To, to tylko takie moje rozważanie i spekulacje, mm. wiesz, to, co mam w głowie. Chodzi mi o to też, że... Tak by mi się wydawało, ale jestem mądry po szkodzie, że ten mógłby w ten sposób za zadziałać, a wy, ekipa, ty moglibyście spędzić uroczy tydzień albo trzy w Los Angeles, Kalifornia, promując ten film i wiesz, wkładając jakiś Nie wysiłek. wiem, czy to by się udało, bo na przykład Jasona Michela nie było na premierze, bo okazało się, że koszty jego przyjazdu przekraczają możliwości organizatorów. Także wiesz, Andrzej, trzy dni w Los Angeles. W mieście rozpusty, show biznesu, nie, to nie daliby rady. <gry> nie daliby rady. Także zostaje na Berezyńskiej. Okej, okay, no, dobra. E, pytania, idziemy szybciutko. Dlaczego zostałeś aktorem i kiedy poczułeś wenę lub powołanie? No, ja zostałem aktorem z bardzo prostych powodów, nieuświadomionych często. To znaczy, jak się bawiłem w Indianina, to byłem Indianinem w całości ze wszystkimi przydatkami, wykradaniem kobyły naszej gniadej, biednej ze stajni po nocy. Ona się narobiła, nabronowała, naurała. Jeszcze chciałem ją wykorzystać w innym celu. I, a to z tornistra sobie uszyłem kołcza, no, z tenisówek jak oderwałem podeszwy miałem mokasyny i tak dalej, i tak dalej. W te wszystkie zabawy wchodziłem jakoś tak, tak do, do końca. No a potem zacząłem recytować na, na polskim, jak wszyscy, mhm. ale pani od polskiego się to spodobało, w związku z tym wysłała mnie na konkurs recytatorski. A na konkursie recytatorskim zaczepiła mnie pani z Kuratorium Oświaty i Wychowania i powiedziała, że w Miedzeszynie pod Warszawą mhm. odbywa się obóz przygotowawczy do szkoły teatralnej dla młodzieży ze wsi małych miasteczek i że ja się łapię, kwalifikuję. Czy ja bym chciał? No bardzo bym chciał. Pojechałem tam, tam spotkałem ówczesnych profesorów ze Szkoły Teatralnej Warszawskiej. Pani Hanin, profesor mm -hmm. Bardini, mm -hmm. Jan Englert, Andrzej Łapicki i tak dalej, i tak dalej. I po tym dwu, trzy tygodniowym pobycie. Pan Englert mnie zapytał, czy, czy dokąd ja chcę zdawać. Ja mówię do Wrocławia. Dlaczego do Wrocławia? Bo bliżej. on Mówi przyjedź do nas zdawać. Tylko nic nie mów o tych konkursach recytatorskich. No i, I pojechałem <noise> i zdałem. Tak. Za pierwszym razem? Tak. Kurwa, jesteś... Sam trzy... byłem zdziwiony. Trzy razy jesteś lepszy niż Janusz Gajos. <noise> nie, no trzy razy. ale to się Pan Przoniak też zdaje się, zdawał ze 3, czy cztery mhm. i tak dalej, tak, i tak, tak dalej, no ale to, to niczym to, 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 to nie świadczy. Nie, nie, ja wiem. I szkoła aktorska to Warszawa, tak? Tak. Dobra. Szkoła aktorska bywa często y, jakimś tym dobrym lub złym wspomnieniem dla aktorów. Y, fuksówka, towarzystwo, y, chłopaki dziewczyny i dużo, dużo y, pracy. Y, prawda? Tak było? Tak było. Mhm. Tak było. Był czas na pracę i na zabawę. No myśmy trochę rozszerzali te doby, żeby tego czasu no na zabawę było więcej. Wspaniałe dziewczęta. Dla mnie nowość, bo ja po technikum mechanizacji rolnictwa żadnego, żadne, żadnej dziewczyny tam nie było. No, męskie, więc... męskie technikum. Męskie technikum, internat i tak dalej. No to trzeba było chodzić do liceum do dziewczyn w strzelcach krańskich. Tam sobie wynajdywać. Mhm. Nie, nie było źle. Przepraszam, a jak rozwiązałeś kwestię studniówki, tego balu, w tym techniku? No zaprosiłem z zawodówki Dorotę Klimowicz. Hmm. Tak. Ja tam chodziłem do niej przez pół roku do bloku, do małego pokoiku i ona puszczała muzykę Modern Talking, no tam takie te. Mama przychodziła, przynosiła jej mama przynosiła stos kanapek. Jedliśmy te kanapki. Tam się rzadko odzywaliśmy. A potem szliśmy do Domu Kultury na dyskotekę. I tyle. I ją zaprosiłem na bal, na studniówkę. I ona miała jakąś fajną kieckę? A ty jakiś garnitur? Ona miała. No tak, mnie garnitur uszył y, 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 krawiec w Szelcach na miarę, tak. Rodzice wystawi, wysłali ci do niego? Tak? Nie, no, chyba sam się wysłałem, bo no. wtedy niczego nie było w sklepach. Aha, dobra. No. No bo to czekaj, to był 86 rok. Mhm. Nic tam nie było, a w Strzelcach to już w ogóle. Okay. No. No, więc on mi tam uszył. Ona tak, tak. Ona miała czarno, była w ogóle ubrana, no. Oczywiście. E, a ten twój garnitur jeszcze istnieje? Nie, już nie. Szkoda. Szkoda, no. Szkoda, szkoda. Byłby no. artefaktem dzisiaj, wiesz? No, 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 byłby. No, to byłby, wiesz. O, już tak. Posłuchaj, bo technikum mechanizacji rolnictwa była jakaś taka audycja w, w starym radiu RMF technikum mechanizacji muzyki. Świry, które robiły techno, mhm. grali to w nocy z poniedziałku na wtorek. TTM, TTM Technikum mhm. Mechanizacji. E, I jaki zawód zdobyłeś w tym technikum? No, mechanizator rolnictwa. Rolnictwa, czyli znasz się na ciągnikach? Tak, ale... tak teoretycznie, tak. Oczywiście, takie były zaj zajęcia. Kiedy kończyłem te szkoły, to moim obowiązkiem było posiadać prawo jazdy na samochód, motocykl, e, ciągnik. Mhm. I jeszcze na takie maszyny samobieżne, czyli snopowiązałka, jakiś kombajn i tak dalej. Aha, kombajn do ziemniaków. No. Tak, kombajn do ziemniaków, w zboża. I to A. zapewniała szkoła. Czego ja się tam jeszcze nauczyłem? No takich rzeczy, które czasem mi się przydają. Ja nie jestem jakoś szczególnie utalentowany technicznie, ani, ani manualnie w związku z tym. Ale na przykład przy tej mojej miłości do samochodów, mhm. to ja słyszę, że coś jest nie tak. Aha. Ja to słyszę, no. Tak. Silnik, nie? Słuchasz no, silnika? No, silnika to już dzisiaj, się, co tam, mhm. słuchaj, już, już nie mam takich samochodów, że musiałem słuchać silnika. No, ale jak coś było nie tak, jak to, to nikt mi nie mógł przetłumaczyć, że to jest e, wahacz. Ja mówię, jaki wahacz? Przegub. Jak się skręca, to bije. Jak jadę na wprost, to nie bije. To jaki wahacz? Przegub. Dobry. Czyli mógłbyś, mógłbyś z tobą iść na giełdę w owych czasach i byłbyś o, ekspert, byłbyś ten drugi. No nie? Tak, pod warunkiem, że kupowalibyśmy auto tobie. Bo tak, tak. ja kupowałem zawsze w takim szale i w takim zachwycie, że różne rzeczy mi wciskali, na przykład Forda Escorta. W, w ciemności na lotnisku Okęcie. I, I ja w ogóle nie przyszło mi do głowy, czemu ten pan się ze mną umawia, jak jest ciemno. On przyszedł, otworzył auto i mówi, że no, to, co ja mówię, o Boże, jaki piękny, niebieski, wspaniały. Chciałem mu oddać taką. Lagę, pamiętasz, takie lagi się zakładało na kierownicę i, A, tak, i, 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 tak. i ten pedał, pedał hamulca, hamulca tak? ale... żeby auta nie ukradli. Tak. On miał taką cenną lagę pod fotelem mówi, ale lagę, nie chce pan... Lag... Nie, to jest gratisie. Okazało się, że laga była po to, żeby się fotel nie zapadł, bo tam <laughs> były dziury. Ja wyjąłem lagę i, i się zapadłem. No, dzięki Bogu teść w energomontażu północ. W, Wspawał mi taką blachę. Aha. Metr na pół. Żeby mnie odizolować od kałuż i tak dalej. Teść. Tak, że jestła teść. Tak. Zapomniałem. na teść Miałeś ich kilku, nie? Nie. Jednego. Jednego jednego, tak? Tak. Mhm. Dobra, wrócimy do tego. E, rodzice Dresdenko, miejsce urodzenia. Miejsce urodzenia wpisuje, że Dresdenko zawsze, tak. prawda? Tak. Y, 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 y. To jest, to jest miasto, które nie ma nic wspólnego z Dreznem, prawda? Nie, kompletnie, mimo że taka nazwa. Natomiast jest to ważne dla ciebie miejsce, czy tylko miejsce urodzenia? Raczej miejsce urodzenia. Tam był jedyny szpital w, w Drezdenku, taki. Tak, tak, tak. No, hmm. do Gorzowa było za daleko, do, do Drezdenka było najbliżej, jakkolwiek wszyscy się bali szpitala w Drezdenku. Wtedy mówili umieralnia, że to najgorsze, co można do trafić. Do szpitala w dresdenku, ale myślę, że to też wynikało z takiej chłopskiej natury. No to i opisywali, że o Jezu, o Jezu, lekarze przyjechali uciekajta. Trochę to tak było. No tak. Bo... Więc urodziłem się w dresdenku i właściwie tyle. Nic mnie z dresdenkiem potem nie, nie łączyło. Czasem tylko bywałem. Okej. Okay, a teraz ta twoja właśnie chłopskość, że ty z chłopów pochodzenie chłopskie. Czyli tata, mama kim byli z zawodu? No, poczekaj, mama. Mama okay. e, skończyła szkołę powszechną, wówczas to było sie, siedem mm -hmm. klas, na no, tym się skończyło. Więc mama była, no ja wiem, gospodynią no to, domową. Mm -hmm. Tata był, tata był z wykształcenia wikliniarzem. Ukończył technikum drewno wikliniarskie w Skwierzynie, mm -hmm. więc teoretycznie mógł robić, wyplatać koszyki. Ale nie, pracował jakoś w Urzędzie Gminy, coś ale potem został chłoporobotnikiem. To była taka warstwa była. społeczna. <laughs> Jakby. Sztucy... Tak, tak. No to polegało na tym, że tak. Mój ojciec pracował w cegielni, mhm. a po pracy, a pracował od 6 do 14, czy tam 7 do 15 i przyjeżdżał do domu, do Rzekcina i obrabiał 6,7H. Dużo. 600, no, to jest w sprawie 7 hektarów? Ze 12 morg po naszemu pomału. Bo, bo to jest o, o, pół, pół hektara, mniej więcej tak. to morga, morga, prawda? No więc tak. No dużo, więc, dużo. Tak. Jak do, dla, dla chłoporobotnika. robotnika. No. Bardzo dużo. I stąd używasz, zwłaszcza, no. bronowanie, bronkowanie, tak? Rozróżniasz co to jest bronowanie. Ja i Ja nie wiem, co to jest bronkowanie. Co to jest bronkowanie? Bron, brona to jest ta. ta nie, taka, to bronowanie to wiem. Tak. A bronkowanie to jest ta. Ta inna maszyna, no taka. O, no. no to nie, to ja nie znam tego, okay. może to u was tam tak... ale, ale brałeś udział w tych zajęciach, tak? W, w, Polowych, w pracach? Koń. Tak. I, I pomagałeś, nie? Tak, ale nigdy no. nie byłem przymuszany, natomiast mhm. pamiętam, że e, co sprawiało mi ogromną radość i mojemu kuzynowi z Gorzowa, mianowicie kiedy e, siadaliśmy na wale, wał, no to taki, cylindr, taki cylinder blaszany, mhm. No średnicy z półtora, dwóch metrów, mhm. wypełniony wodą, ziemią lub nie, w zależności od tego, jaki nacisk był potrzebny do tego, żeby po orce przygotować pole pod siew, czyli je wygładzić. No więc jeździłem sobie w tej weftę, tak, tak. w polu, aż do momentu, kiedy Marcin, mój kuzyn z Gorzowa, wpadł pod ten wał. I bądź mądry, ani do przodu, ani do tyłu. Łeb mu wystaje, ja nie wiem, co mam robić. Ale gniada była bardzo karna, wycofała, Marcin się otrzepał, jechaliśmy dalej. <noise> a y, jak y, wykonywałeś te prace polowe, to zdarzało ci się siadać na oklep na tym koniku, czy... No wtedy, kiedy wykradałem te gniadą. No, no właśnie, no, no. Bo, bo mi ojciec też nie pozwalał, jak byłem sam, to... Znaczy... Tak. Patataj, 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 zdarzyło się, że i na krowę wsiadłem. No. <noise> Krowa szeroka jest tutaj. No w tak, masz rację. No, no, no. <grystanie> no, jak się to zrobiłeś? Jezus Maria nie bolało. Spagat, <grystanie> tak. <grystanie> no właśnie, chłopskość. I jakoś tak ostatnio mówiłeś właśnie o tej chłopskości swojej, że się nie przyznawałeś, wypierałeś. A teraz po prostu o tym mówisz. No nie teraz, właśnie. Też, też to prostuje, żeby to nie było. Teraz panuje coś takiego jak taka chłopomania. No trochę jakby tak. nam wróciło, Odwrotna taka. taka tak, odwrotna, jakby, wiesz, tak. Jakby nam wrócił tam ten. Rydel i Wyspiański. Wyspiański, tak jest, dziękuję. I bronowice. Otóż nie. Ta... Ty, przepraszam, bronowice, zobacz. Bronowanie. Bronowice. bronowice. Doraz, teraz dopiero na to wpadłem. Więc ja, ja to, to już wiele lat temu. Ja zacząłem to wręcz powiedziałbym, pielęgnować. Więc no bo, ja nie mam takiej natury masowej, że o, teraz wszyscy chcą być chłopami. No ja jestem chłopem, to ja zawsze byłem chłopem. Nie, to mnie tam nie interesuje. To teraz może się jakoś tak rymuje z tym filmem i tak dalej. Czy w ogóle z takim zjawiskiem zajęcia się tą warstwą społeczną przez stulecia pogardzaną, ale to dobrze. To dobrze. Natomiast jeśli idzie o mnie. No, wypierałem się. Wypierałem się chyba dlatego, że nie miałem odwagi. Poza tym to raczej nie było w cenie w wielkim mieście w Warszawie i w takiej uczelni. Byli tacy, którzy dawali mi odczuć, że moje pochodzenie no, jest. No cóż, jest jak jest, prawda? Ale chyba niekoniecznie z powodem do dumy, a chciałem się przystosować. Byłem zagubiony. Jak to zwykle w takich wypadkach się zdarza. Nie pamięta się tego, co było dobre, choć ja sobie to też przywołuję, tylko właśnie takich takich opinii krzywdzących, powierzchownych, lekkomyślnych powiedziałbym. Mm -hmm. Więc tak się broniłem, no. Ha. Ale potem, kiedy. kiedy Właściwie nie było wyjścia, tylko, tylko takie, żeby wrócić do siebie, ale też. Urosnąć dzięki na przykład Władysławowi Kowalskiemu, który sam był ze wsi. Mówił mi o tym. Ten aktor, wspaniały, mentor, tak? wielki mm -hmm. aktor. Tak, mój mm -hmm. mentor. Pomyślałem, to, to nie ma znaczenia. Poza tym e, on jest taki, je, jaki jest, bo, no, bo jest stamtąd, a jestem stamtąd. Mm -hmm. tak, Wiesz, to mm. ma same zalety. Aha, tak jest. E, a to, to odpowiedź mi na pytanie, co to mm. znaczy, e, Wychować się na wsi, poza tymi pracami. Co, co to znaczy, wol, dla mnie to jest przede wszystkim wolność. Mm -hmm. Nawet w tamtych czasach, czyli tuż po powstaniu styczniowym, <grym> więc nawet w tamtych czasach ci koledzy z miasta, którzy też mieli wolność, ja ich odwiedzałem w Gorzowie, gdzie jeździłem do, do kuzyna, do, do bloku, no oni mieli tam podwórka, ja miałem hektary. Mnie nikt nie rozliczał z tego, żebym ja wracał do domu. Jeśli chciałem grać, po szkole z kolegami w piłkę na łące koło olejnika, to grałem, aż było widać piłkę. Do tego momentu. Tak. Ja chciałem sobie chodzić po lesie, po łąkach, przeskakiwać rowy. To, to była moja sprawa, czy się skąpałem, czy nie. Nie wolno mi było tylko chodzić samemu nad jezioro na łącznicę. Raz się wydało, bo nie dosuszyłem gaci. Wiesz, nie skończyłem tego wiatraka no i przebijało no i dostałem w ciry w ciry tak o, to o, 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 w, w ciry paskiem w, nie jakimś nawet kijem ale to moi rodzice byli przerażeni że ja po prostu utonę oczywiście tak. więc nie a poza tym ja miałem absolutną wolność mhm. to jest to co dla mnie znaczy i to i to głównie pamiętam no, wiesz Andrzej, to jest nie do wyobrażenia, że możesz pójść 10 kilometrów, 5 km i nic ci nie grozi. To po pierwsze. Po drugie, jak pójdziesz cztery tam, to tam mieszka twoja babka. Jak pójdziesz trzy, to tam mieszka twój wujek, wujek a jak tak. nie, tam to mieszkają hojniakowie, twoi przyjaciele i, 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 i tak dalej. Tak, tak. Absolutnie tak. wszystko... I tam, tam przepraszam, i tam wejdziesz, dostaniesz herbatę i kromkę chleba, w, powiedzmy, ze śmietaną bitą. Z cukrem, cukrem tam, cokolwiek. Z salcesonem, wszystko. A, esencja i cukier, tak. Ta. <grafy> tak, tak. Y, 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 Mówię, bo miałem dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Wolność, wolność, wolność. Jak żeśmy szli, tośmy szli, a jeszcze do tego mieliśmy zamek w Skale, a tam kręcili Janosika. No To, że to było 4 kilometry, nie? Więc to już było samo ten, tak. Ale faktycznie ta wolność, te lasy i łąki. Kiedyś spadochroniarze spadli za, na, między Słoszową a Przedinie. a patrzę, rano miałem 4 lata, patrzę, lecą, Jezus Maria, tam za drzewami lądują. Poszliśmy wszyscy, szliśmy, szliśmy, szliśmy cały dzień, wiesz, i oni tam jakoś lądowali. Oczywiście w Ciry od ojca, gdzieś ty był, nie? I tak dalej. Ale rzeczywiście można było iść pola lacy. <laughs> I teraz wypierałeś się, bo to była rodzaj samoobrony rzeczywiście, tutaj ten, ale potem jak już dojrzałeś albo osiągnąłeś jakiś sukces lub... Wydobyłeś się z, z, z jakiejś małości i przeciętności, już uznałeś, że to jest wartość sama w sobie, nie, i to jest część ciebie. Nie, nie, to nie było. To. Myślę, że powodem tego wszystkiego było takie poczucie, że ja już, już nie mam siły. To nawet nie, że nie chcę. Nie mam siły udawać, nie mam siły się chować, a pies to. Koniak jest każdy widzi. Mhm. Bo ta ambicja, no, mówi się o tym, czy też wyznaje się taki pogląd, że ambicja to jest coś potrzebnego, coś, co człowieka buduje, nie wiem, gwarantuje rozwój, otwiera przed nim horyzonty, pozwala pewne rzeczy przewalczać. Może, ale dla mnie ambicja jest rzeczą niszczącą. Mhm. Ja sam byłem człowiekiem szalenie ambitnym, tylko że towarzyszyło temu takie ciśnienie, takie staranie, że właściwie zrujnowało mnie to. I uznałem, że nie, mam to w dupie. Mam to w dupie. No nie będę drugim Łomnickim. Nie chcę być drugim Łomnickim, nie chcę być nikim drugim. Będę jaki będę. Kurde, ale odkrycie, nie? No. i. Tylko, przepraszam, to trzeba mieć parę lat, żeby to sobie powiedzieć i uznać, tak? Myślę, że tak. Nie no, 20, tylko trochę więcej. Nie, nie wiem, trochę więcej, i pewnie trzeba po prostu się e, po, 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 poobijać o mhm. samego siebie. O, absurd polega na tym, że o samego siebie. Jesteś dla, sam, dla siebie tak niewygodny, że stru, straszne, straszne. E, i pa, a paradoks polega na tym, że od tego momentu, kiedy sobie powiedziałem, a pies to trącał, to się właściwie wszystko zaczęło układać. Aha. Hm. Aha. E, sam ze sobą to pogadałeś, czy jakieś czynniki o, zewnętrzne nie, decydowały? Nie, no ze, zewnętrzne oczywiście to ktoś, ktoś byli ktoś, ludzie, ktoś, ktoś coś. Um, tak, mhm. pewien system powiedziałbym, tak to mogę nazwać mhm. najoględniej. Tak. Mhm. I od tego czasu już jesteś tym. Y Lepszym, wolniejszym, swobodniejszym, braciakiem, jackiem. Lepszym, który... wolniejszym, swobodniejszym mm. tak. Mm -hmm. eee, tak, tak, tak. ale absolutnie zdarzałem się na rowy, okay. e, Bo no bo taka ma natura, ale, ale nie robię krzywdy innym. No to jest, to jest najważniejsze.. Mm -hmm. e, mm -hmm. A <noise> Jacek, Jacek, a tych chuligan jesteś, wciąż To zawsze byłem, Absolutnie, tak. No, Absolutnie. Narowy, na tak? To są te na, nar... na Takie zapomniałem słowo narowy. Co to, hmm. no, jakie rowy? O jakich rowach oni? E, dobra, trochę o kinie możemy, bo wspomniałeś Władysława Kowalskiego, szapoba, i Tadeusza Łomnickiego, hmm. drugie szapoba. Hmm. E, natomiast e, e, polski Robert De Niro, to ty? miało tak być? Czy chciałbyś, żeby tak było? Nie. Dlaczego? Dlaczego mamy być? Nie ma. Robert De Niro... Nie, nie, ja się nie kryguję. Mhm. Jeszcze raz, jeszcze raz chcę to uściślić. Robert De Niro jest moim, tak, ideałem, nie, czy wzorem, aczkolwiek o palmę pierwszeństwa ubiega się, chociaż już bezskutecznie, zdaje się, Daniel Day-Lewis. Okay. Ale... To nie jest. Ja nie chcę naśladować Deniro, bo się nie da. Otóż w momencie, kiedy uznałem, że ja nie chcę być Łomnickim i, i kimś jeszcze, mhm. no to co myślę, no dobra, będę nikim, czyli braciakiem. I niech tak zostanie. nie, mhm. nie jestem w stanie być deniro. Natomiast to, jak on dochodzi do tego, co ja potem oglądam na ekranie, kiedy mam poczucie, że nie można. Ani krok w lewo, ani krok w prawo. To jest tak, jak powinno być. To jest dla mnie stale niezgłębiony fenomen. I tajemnica. Tak, i tajemnica. I w, właśnie. I w, I w każdym filmie, czy to gangsterskim, czy rodzinnym, czy lżejszym, czy cięższym. Że ten Deniro wszędzie działa. Wszędzie działa, i, a tajemnica polega też. Nad czymś takim bardzo wprost, jak to rozumiem, że on ma tajemnice, on nie jest jednoznaczny. Mówimy o, o, ogólnie o tak. jego rolach, bo lepsze, gorsze, każdy. Tak. Natomiast jest coś takiego niedopowiedzianego, i ja bardzo to lubię jako widz, kiedy oglądam kogoś i nie do końca wiem, co to znaczy. Mhm. Kiedy wychodzę z kina, z teatru, mhm. I przychodzi mi do głowy, przychodzą mi do głowy trzy rozwiązania, a je, nie jedno narzucone. So, ja myślę, no on nie, on z, ale może ty, chole, aż z kubami. A to jeszcze drugi, a obejrzę, Nic to nie daje. Oglądam dziesiąty raz, dwunasty, dawno temu w Ameryce. Albo ten ojca Krzesnego dwa i, I? i, i na dalej nie wiem. I to jest wspaniałe. Okej. Okay. Plus ten pieprzyk, nie? Deniro, który ma tutaj. Słucham? Pieprzyk, który ma Deniro. No tutaj. i co o tym pieprzyku? No nie, nic, ty nie masz, no nie. Ale też, też jest fajny. W dawno temu w Ameryce na przykład. No, ja, ja to zapamiętam. Mówię, po, po, powiedziałem polski Deniro, bo chodzi mi o to, e, że wiesz, no, param się trochę krytyką filmową. No, krytyka, no. Tak, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Dob, dob, dobre piszesz rzeczy o, o, o filmie. Dziękuję. Dobre. I ten polski Deniro to jest takie uproszczenie i szuflada, mm. prawda? ale chodzi mi o to, że Deniro też jest powściągliwy. W wywiadach, jak już jest, to bardzo niewiele mówi i niechętnie. Raczej zagra, a jak zagra, to też właśnie, tak jak ty mówisz o tym Kościuszko i Kosie, no mniej, nie za dużo, to nie ja, to Bartek biele nie ma. I, a, a samo granie też jest takie oszczędne. No wiesz, nie mówisz, to jest naśladowanie Deniro, tylko nie da się, nie, nie, no, 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 nie, tylko nie, nie, no. nie. nie no, 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 no. Dobra. Zamiast Deniro Krzysztof Stroiński. Tak jest, Krzysiek Stroiński pamiętam, jak to powiedział. Wiesz, co ja to zawsze wolę tam. Lepiej krok do tyłu niż dwa za dużo. To on na mnie wpłynął. Wpłynął mhm. na mnie Władysław Kowalski, który mówił, to nie jest twoja scena. To nie jest twoja scena. To jest scena w filmie. Aha. W związku z tym dla mnie, który chyba nie byłem obdarzony ani gustem specjalnym. Ani jakimś takim taktem, ani jakimś takim szczególnym poczuciem humoru, który się sprawdza w tym zawodzie, mówię już w pracy, no to ja miałem takich ludzi obok siebie, więc siłą rzeczy ja przesiąknąłem tym. Mhm, I w ja. końcu jakoś tak się to zapisało, że właściwie uznaję to jako swoje, bo, bo nie inaczej. I tu miałem ogromne szczęście. Ta. A, a, I, ale też skorzystałeś z tego, prawda? Wziąłeś, wiedziałeś, że. Tak. Wziąłeś, a nie, z, y, 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 nie odrzuciłeś. Tak, tak momencie, ale nie po się. drodze były lata na naśladownictwa. Wręcz na naśladownictwa. Tak? tak, siedziałem i drapałem się w głowę. O, to teraz zagram jak Nicholson, a teraz te, te. Aha. Cytaty, jakieś... Dlaczego? Dla... Z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, ja nie, nie mogłem się ze sobą pogodzić. Ja siebie nie lubiłem, swojego pochodzenia, wyglądu i tak dalej, głosu, niczego, niczego, niczego. A ja kiedy machnąłem na to ręką, powiedziałem: No, nie ma siły, niech oni się będą tym, kim są, ja będę sobą, bo też mi się nie chce. Już mi się nie chce, i to jest trochę też z tym graniem. Nie chce mi się grać. Ja nie mam w ogóle w sobie temperamentu grania. Mam mm -hmm, mm -hmm. jest... tak? Nie mm. wiem, czy, czy tak bym to. Mm. Nie, nie, nie. Ja mówię już w pracy. Mm. E... Mnie jest wygodnie być w pewnym stanie. Mm. Łatwiej. Mm. Po mm. prostu. Coś, szko szkoła jednak nie nauczy, prawda? Tylko życie i ludzie, którzy są... No pewnie, jest, no pewnie. Szkoła uczy, ale w pewnej formie. E, przypomnieliśmy sobie Twoją starą wypowiedź, jak Jacek Braciak był młodym, dobrze zapytaliśmy się aktorem o polskim kinie i o jego jakości, u Kuby Wojewódzkiego. Tak. wtedy polskie kino do amerykańskiego i powiedziałeś, że nigdy nie dojdziemy do tego poziomu. Czy coś się zmieniło? Nie. <noise> Przepraszam. Dobra. Przepraszam. Krótko i na temat. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za tę wypowiedź. A teraz chciałem Cię zapytać o sytuację w mediach publicznych, albo wiem, się bardzo interesujesz i pokazujesz to i mówisz o tym i że jesteś zachwycony i że tak. obejrzałeś wiadomości i się rozpłakałeś. No nie. No, no, nie wiadomości, tylko... E, 19.30. 19 Przepraszam. informacji, 19.30, tak. Patrz, jaki jestem skażony. No niestety. Dobra, no. Rozpłakałeś się? Tak? No, się zobaczyłeś, zobaczyłeś Marka Czyża i się rozpłakałeś? Zobaczyłem, ale wiesz co? Pan Marek Czyż jest świetny. Dlatego, że dobra, spuśćmy zasłonę milczenia na tę gadzinówkę parszywą, czyli na TVP przed 15 grudnia, jeszcze sekundę po niestety. Do 11.18. Tak. Och, 11 18. Nie? Ale pan Marek... Przepraszam, 17. Sienkiewicz mówi, że było 17. Ja bym wolał, żeby to 11-18, bo tu się robi 11, 18, niepodległość, polska. 18 rok, 11 listopada. No nie? Dobra. Byłoby, nie? Dobra. No to przyjmijmy, że 11,18. 11, tak. Ale propo pana Marka czyże. Otóż... Tak. Ja zapomniałem już um, pomiałem tę tę te, te, te cholerną telewizję przed naprawą, ale też biorąc pod uwagę to mówienie głową w TVN każdego słowa ważnego ja nie rozumiem o co chodzi w polsacie było lepiej, ja to, ale pan Marek czyż większość dziennikarzy mówi po polsku w sensie nie akcentuje to nie, no. Piotrek Kraśko znam Lubię Ale mam wrażenie, że Piotrek opowiada bajki na dobranoc, jak prowadzi wiadomości. Fakty. Fakty? Mhm. I teraz? I nie tylko on. I nie tylko on. A, a, a pan Czysz e? opowiada o tym, co się dzieje. Tam jest i podmiot, i orzeczenie, i, i, i mhm. jest fraza. nie, Fraza. Tak jest? I bardzo się cieszę z tych. One są spokojniejsze, te media. Tak. Rzetelne, jak mi się wydaje, no. Okay, relacje... Ale jest też ryzyko, że będzie przegięcie wajchy w drugą stronę, wiecie, co mi chodzi, no że za bardzo będzie poprawnie, zbyt poprawnie, albo zbyt po, 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 po stronie koalicji rządowej. Nie wiecie? jest, nie, nie, oczywiście ja nie badam tego mhm. ze stoperem, mhm. ale ile ilekroć oglądam, czy 19.30, czy tam przed próbą włączam sobie ten kanał informacyjny telewizji publicznej. Mhm. Nie. Są wypowiedzi i, 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 i polityków mm. PiSu, i, i strony rządzącej, i relacja z marszu PiSu, który się tam odbył jakiś czasem okay. i tak dalej. Nie mam póki co takiej obawy, ale ja się nie jestem medioznawcą. Gdzie ty mnie ciąg? <laughs> ja chciałem tylko zapytać. Y Podobno y, Macie Orłosia, jak zobaczyłeś, to po rękach całowałeś. Tak? Pocałowałem będzie, niech żyje TeleExpress, tak. To było na tej premierze, z której uciekłem, ale całe szczęście jedną dobrą rzecz zrobiłem, pocałowałem Orłosia w rękę. Jak <grym> zareagował Orłoś? <grym zarkował> no, jak to... Or ale Orłoś się jakoś szybko przystosował do tych nowych mediów, Aha. bo pierwsze co zrobił to zakrzyknął, czy ktoś to nagrał, czy ktoś to nagrał? Skuba, Cwa, cwany, cwany gapa. I mamy odpowiedź na to pytanie. Jest nagrane. Tak? Powiedz Maciejowi, że jest nagrane. O. Niech na, do mnie dzwoni. No, dobra. <laughs> Dobrze, dzięki, dzięki. Bardzo dziękuję. Niech żyje nowy teleeks. Niech żyje I nowa ja. telewizja. Czy ktoś to nagrał? No? Oczywiście. E, I teraz jeszcze hmm. kilka zdań o tusku, jeśli pozwolisz. Bo kiedyś złożyczyłeś, że ukradł fundusze i nas wyruchał i tak dalej, i tak dalej i miałeś słuszną rację. A teraz co z tym Tuskiem? Panie, a propos tamtej wypowiedzi. Kto bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem? Dobra, nie chcę o tym, mówić. co, co, co? No to wrócił i zrobił porządek, no. C I znowu mnie wyciągasz na jakieś tematy. No, okej. Okay. Wszystko to dobrze rokuje, dobrze mu z oczu patrzy. To, co się dzieje, napawa mnie optymizmem. Co będzie dalej? Poczekajmy. Poczekajmy. Ale wszystko idzie w, w absolutnie w dobrym kierunku. No. Dobrze, czyli ten pan Tusk jako premier ma twój jeszcze kredyt zaufania. Aj, daj się spokój. Nie, nie podpuszczaj mnie. Nie, nie pytam tylko. Ja tylko pytam. Tak. Za, wiesz, za chwilę dojdziemy do tego Panie Donaldzie, mówi Jacek Braciak, przyglądam się panu. No, no dobrze, dobrze. Nie, 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 Andrzej, Andrzej. Wiesz, to co, to o czym rozmawiamy, to jest z punktu widzenia amatora. Okay. Wiesz, można mnie no, bardzo no, łatwo... No ale jesteś obywatelem wiesz, też. No. To, to też poszedłbym głosować, jestem okay. obywatelem, ale... No, to, 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 wiesz, ru, y, takie samo zdanie podobne możesz mieć na podstawie sądy ulicznej. To prawda. To tylko jedno pytanie, ktoś mi podpowiedział, czyli czy ten Tusk to jest złodziej jednak, czy drugi Kościuszko? Uła, Uła ani, a, nie, nie, no ani to, ani to. Dobra. Ani to, ani to, bez przesady. Seria pytań od widzu, jeśli pozwolisz. Ta, czy oczywiście. miał Pan kompleks wzrostu? No miałem, miałem. Zadziwiający. i ani. Miałem. No to, 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 to się pojawia w dzieciństwie. Dzie, dzieciństwo nas bardzo warunkuje, a ponieważ ja zawsze byłem mały, no to e, dzieci są bezwzględne i ich nie obchodzi to, że masz jakieś przymioty. Jesteś mały, ty, mały, ty, mały. No więc ten mały musiał udowadniać, że nie jest taki mały, nie jest taki słaby. Więc mhm. się biłem. Tak, to długo mi towarzyszyło, nawet w momencie, kiedy okazało się, że ten mój wzrost nie przeszkadza ani. Y, 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 no, nie wiem, w zdobywaniu kobiet. Mimo tego, że na przykład niektórych z nich deklarowały, no to metro 80, metro 90, brunet, ten, 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 i nagle. ja mówię, No, jak to się stało? No właśnie, nie wiem. Więc. Tak, długo miałem, miałem, miałem. No, ale nie też od długiego czasu już nie mam. To jest mniej więcej w tym czasie, co ta. Co tam, to, to pogodzenie z sobą, z tymi kantami swoimi? poczekaj, no. 17 października 2010 roku. 17.10. 2000 które? Powtórz. 2010, tak? Uh -huh. Co wtedy było? Nie wiem, wysłałem to z palca. A, to, dobra. Dalej. To jest kartka. No taka jakaś. <noise> Aha, y, y, to, to była przynęta i ja ją złapałem, tak? To, no, to, to chodziło, tak? No tak. Ach, ty, gierki. No, tak. Żebyś nie miał wątpliwości, <noise> że gościsz aktora no. w audycji, no, oczywiście. Z kim właśnie, z kim z branży aktorskiej nie mógłby pan pracować i dlaczego? Hmm. Przed kilkoma dniami odmówiłem współpracy z pewną aktorką, nieistotne Dlaczego nie mógłbym współpracować z tym, czy z tamtym? Jest, mhm. jest kilka takich osób, czy było w przeszłości. Mhm. Nie chodzi o, tak, oczywiście też chodzi o to, jacy to są aktorzy, to znaczy jak oni pracują, czy na podstawie tego, co oglądam, mogę wywnioskować, że się z nimi dogadam, jakoś się z nimi zrymuję. To jest jedna rzecz. Ale druga, też istotna, jest taka, jakie to są osoby prywatnie. Mhm. Dlatego, że e, praca ścisła na planie, na przykład na planie, to są, to są efektywne, nie, tych ujęć, dwie, trzy godziny. W większości mhm. się czeka. Czeka się gdzieś tam wspólnie, trudno się odseparować, trudno siedzieć cały dzień w przyczebie, jeśli się ma. Poza tym są próby, są jakieś analizy, i ja się po prostu niektórych ludzi boję. Boję się ich pretensjonalności, ich stylu bycia, który właściwie wskazuje bez żadnych wątpliwości, że są artystami, aktorami, są analityczni, myślący, są w procesie, są przesiągnięci projektem. Niech to, niech to chudy byk, więc ja nie, mm -hmm, więc mm -hmm, ja nie. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, to sporo takich osób jest, bo sporo tak y, ludzi działa, takich jest działa, i, tak, i tak pracuje. Działa, ale moje doświadczenie wskazuje na to, że najwięksi aktorzy, których poznałem, to są bardzo przystępni, zwyczajni ludzie. Pan Janusz, Ga pan Janusz Gajos, Pan Bogusław Linda, Pan Marcin Dorociński, mm -hmm. Pan Robert Więckiewicz. Z tym bywa różnie, ale już się uspokoił. Już się tak, tak? Tak, tak. Czasem jest. Uh -huh. uh -huh. On no, tak może sprawiać wrażenia apodyktycznego. To, tak, tak, może, może, może. Uroczy człowiek. No, ale wiesz. Więc, zagrał co u Wajdy, to trudno mu się dziwić. Nie? Więc nie, no to coś. No. Hmm. E, dubbing. Dużo robiłeś dubbingów tak. w Strażnicy Galaktyki, tak. Rocket Raccoon. ale też dużo wcześniej, wiele bajek i pytanie jest takie, czy miewał Pan dość wszechobecności swojego głosu w bajkach oglądanych z dzieciakami, czy coś takiego? Nie, nie było takiego. Nie, nie było aż tyle tego. Było trochę bajki, tak. Lilo i Stitch, wiesz, w to... No szukałem tak. no, po prostu no tak. No. Nie, ja, bo ja te, to dzieci oglądały. Słuchaj, masz Dubin masz osobny w Wikipedii rozdział. Tak, jasne, jasne. Pewnie. No dla chleba, panie dla chleba. <grymne> Artur i Miminki, Asterix i Wikimowie. liloistyczne. Tak, tak. No, e, nie, no ja nie oglądałem tego. Nie, nie A, jestem dobra. człowiekiem, tu się napawa tam. Nie, nie, nie ale coś, z dzieciakami co... musiałeś oglądać, powiedzmy, nie, jakieś no, swoje. No, to to nie, to on też tam same oglądał. Nie, nie. nie. Nie miałem. No. Czasami tego samego dobingu miałem dosyć, no bo to. No, ciężka robota. No tak. Poczekaj, a pamiętasz tego dobingu, tutaj 2004 Szech 2 recepcjonista. Tak. A, a ja nie. Przypomnij, proszę. Tam, ten recepcjonista <grym> chyba mówił o tym, że w męskiej toalecie czy w jakiejś toalecie zabrakło papieru. czy... Tak, ja to pa pamiętam. Oczywiście <grym> zachodziłem w głowę, dlaczego ja? A i dlaczego ja? Bo ja wysiadywałem w bufecie. W studiu nagraniowym, że może coś się znajdzie. Wtedy, wówczas, tak? tak. 20 lat temu. Tak, no, no, tak, no, no, bo to no, no. były gwarki, się, się działo, i ktoś przychodził, mówił: e, Dwóch chłopców, strażak i sprzedawczyń. Dobra, Jacek ten, Jarek, dobra, chodźcie. E, nie, czekaj, Jacek chłopiec. No A. dobra, i tyle. No bo gwarki polegały na tym, że nie trzeba było wypowiadać słów, tylko tak tło dźwiękowe. Aha. O, gaz gazeta, nie wiem Aha. Ale to był dobry zarobek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mali Agenci 3D Księga Dżungli Dwa, Lucek. Kurde. No tak, było, 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 A. było tego. Dobra, 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 niezłe. A w poprzednim wieku, czyli w 99. <grym> jest atomówki i przygody Kuby Guzika. No tak. Nieźle. Dobra, i ten dubbing się jakoś skończył u Ciebie? Przestałeś, no, czy... Przestałem, bo, bo nie musiałem. Mhm. Bo już jako, jakoś mogłem związać koniec z końcem e, e, coraz lepiej i przestałem, no bo to ciężka robota. Jasne, ale ten Rocket Raccoon jest z Tobą, bo to parę filmów, prawda? Tak, no to, to tam trudno się z tego wywiązać, bo po pierwsze E, zdaje się, umowa jest taka, że jak się zagrało tę postać i ona została tam klepnięta w Ameryce, no to tak ma e, zostać, hmm. ale też nie było się specjalnie przy, przeciwko czemu bronić, bo robota zajmowała mi, nie wiem, pół dnia, a dostawałem za to godziwe pieniądze. Dlaczego nie? Ja, ja, jest. ja lubię strażników galaktyki akurat. Chociaż nie. wolę oczywiście gwiezdne wojny, no ale Strażnicy galaktyki może być. Tutaj też było też takie pytanie, muszę no, ci przyznać, no, no. czy ciężko panu było dogadać się z teściem, który jest przecież też mocną osobowością? I zachodziłyśmy w głowę, o kogo chodziło. I wykryliśmy, No, że o Jer Jerzego Buska. Ja nie mogę mówić o Jerzym Busku, w ogóle nawet nie, ch nie chcę o tym mówić. No. Moje, mo moje spotkania z panem Jerzym Buskiem, Zostaną tajemnicą, którą będę pielęgnował aż do śmierci. Ładnie powiedziane. I powiedziane. <laughs> I zapisane. <laughs> Miło mi, że ten. Piękne zdanie też. Co najbardziej lu lubisz robić z synem? Macie jakieś wspólne hobby? Nie. Z mhm. synem to się spotykamy w pracy, pod... on mi podpowiada, ale rzadko, bo ja nie zapominam. Mój syn jest suflerem i inspektorem w teatrze współczesnym. Okay. Czy my coś. Nie, ja, no ja jestem takim leserem, siedzę, siedzę mówisz o sobie jako ojciec, tak, leser, no ojciec jest, leserem. Znaczy jest ze mną no. głównie można chodzić, o, to, to jest oh, moje hobby, oh, no to już coś. tak, moja najmłodsza córka Maria też ogląda ze mną filmy. Aha. No to to są dwie rzeczy. To już coś. Kto wybiera te filmy? Ona, czy ty proponujesz coś? Czy... Czasem hmm. jej podsuwałem, natomiast w tej chwili no, po pierwsze ma absolutną wolność, ale też hmm. wykształcił się u niej taki gust, który mi odpowiada. Aha. Też tak. No, na przykład? Co tam oglądaliście? Co Ach, one? co my oglądaliśmy? Ach, od wielu lat już. No. No. Na przykład jedną z takich wcześniejszych propozycji moich był egzorcysta. Pierdzieli A ile ona miała wtedy lat? 15. A, okay, no ale wiesz, my myślę, że mniej niż 15. Okej, okay, dobra. Nie no, cała klasyka. I Aha. kiedy e, przekonałem się, że rozmowa Kopoli robi na niej ogromne wrażenie, że się jej podoba ojciec krzesny i tak dalej. I dawno temu w Ameryce. Radość, satysfakcja. Ona jest wspaniała. Kiedyś oglądaliśmy e, film i tam była scena, kiedy jeden z bohaterów. Opowiada jakąś straszliwą historię dramatyczną i słucha tego dwójka aktorów. Pierwsza aktorka to jest Mini Driver, mhm. a drugi aktor to jest Robert De Niro. Mhm. No i... Oglądamy tę scenę. Mary się już nie wytrzymała i mówi: Tato, ona udaje, że słucha, a on słucha. Ja pierściem dobre. Aha. No. Dobre, dobre, dobra, 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 dobra. Tak. Pamiętasz tę opowieść o spotkaniu Dustina Hoffmana z Laurensem Olivia? Tak! A nie, Maraton nie możesz tego zagrać. W tak. Mm. <laughs> Dustin Hoffman biega, żeby. Ja tak nie możesz tego zagrać! No. Maratończyk, ale to fajnie, to ci gratuluję, bo te, tej Marysi jego gustu, no, i że się spotykacie, bo to jest fajne, fajne, fajne. No. no Marysia jest moim przyjacielem. <głos> <głos> Pozdrawiamy Marysię, Marysiu patrzę na ciebie, Marysiu był taki kiedyś film. <głos> tak. <głos> Słuchaj, e, e, nasze dyżurne pytanie jest takie, e, na koniec tego tej serii od widzów, czy i kiedy odbiła ci palma? E, odbiła mi palma. Ze dwa miesiące temu, jak obraziłem się na widzów w Teatrze Współczesnym, bo ktoś w pierwszym rzędzie śmiał się, ale moim zdaniem jakoś demonstracyjnie i w ogóle w niewłaściwych miejscach, moim zdaniem. I odbyła mi palma do tego stopnia, że w ogóle odpuściłem przedstawienie, zagrałem trochę inaczej, co się będę wyświlał? Wysilał co, to perły przed wieprze? Aż do momentu, kiedy wróciliśmy do garderoby. I Manik Jakus, Mariusz Jakus, mhm. wspaniały kolega, mhm. w tym dziele garderobę mówi, wiesz, Jacek, a może to był w tym pierwszym rzędzie ktoś upośledzony, a tamta reszta widzów to pewnie chciała oglądać. Nie się zrobiło tak wstyd. Mariusz nie zwrócił mi uwagi, to była jego refleksja. Człowiek tak, tak traktowny i dobry, że, że nie. I ja mu serdecznie podziękowałem. I on mnie w, 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 wtłoczył znowu w te ramy, które wydają mi się jedynie właściwe. Ja zapomniałem o tym, kiedy byłem w szkole i pomyślałem: Boże, wystąpić na scenie. Potem grałem w powszechnym, w jednym z lepszych teatrów, mniejsze role. Och, zagrać główną rolę, ach, to a tamto. Nagle gram w przedstawieniu. Mówię o tym wstydzie, podczas którego to było, mhm. obleganym przez e, e, publiczność niezmiennie od 200 razy. Wow. Tak. Gram ze świetnymi kolegami ludzie przychodzą żeby mnie obejrzeć na scenie a ja Aha. to było wspaniałe i, i jestem Aha. za to wdzięczny Mariuszowi i temu panu który się śmiał bo poznałem go to jest po prostu widz wierny bardzo który z łodzi przyjeżdża na to przedstawienie ja mówię panie co się pan tak śmieje? Bo on przyszedł pogratulować. On mówi, no ja się tak śmieję, co mam to ukrywać? I on ma rację. Nie ja, on. Ja jestem dla widzów. Ja jestem dla widzów. Więc pomyślałem sobie, mało tego, jest, jeszcze to jest okazja do takiej wspaniałej lekcji i koncentracji, i etyki. Coś się dzieje, dobra, ktoś gada, gada, dopóki nie, aż tak nie konkuruje z przedstawieniem. Tak to, to ja muszę się skupić, zapomnieć o tym. A jak y, grasz w tym powszechnym, to z domu Współcze idziesz do w w nie gram od lat, zamierzam. Dobrze, że, przepraszam. To jak <laughs> współczesny na Mokotowskiej, <laughs> tak. a nie powszechny na, y, 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 na Ziel Zielenieckiej, tak, czy tam Grochowskiej, y, to jak grałeś w powszechnym, to chodziłeś z domu na piechotę z Kępy? Tak, oczywiście. Tak? To był taki, y, taki w sam raz spacer. Wracałem, żeby... tak. Uh -huh. Szedłem i wracałem. Na piechotę. Tak. A, a przychodziłeś na godzinę przed przedstawieniem, jakim masz Godzinę Nie, ale co najmniej 45 minut. A, Rozumiem. Tak, tak. Bo tak należy, bo taka też jest etyka, czy Ja jest... nie umiem inaczej. Nie, nie, umiem inaczej. Dla mnie mhm. dzień przedstawienia zaczyna się już rano. No no, 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 zaczyna się rano, a kiedy? No rano. Ale mówię o tym, że to już jest cały dzień jest podporządkowany temu mhm. wieczorowi. Ja nic na to nie potrafię zrobić. Nic nie potrafię mhm. zrobić. Mhm. Jem tak, a nie inaczej. A to może mam jakieś tam swoje takie przyzwyczajenia, dobrze byłoby się zdrzemnąć i tak dalej. Yy, yy, mhm. Od czwartej to już siedzę na szpilkach. Że... Ty jesteś nie do zniesienia chyba wtedy dla otoczenia i bliskich. Całe Co? szczęście, nie mam bliskich ani otoczenia, <laughs> sam, no, to by było <laughs> dopiero. Ja wiem ja... okay, i o 18 na, na 19 początek przedstawienia, więc o 18 i 15 zwykle, być? Zwykle po szóstej tuż jestem. Pierwsze co robię to idę do damskiej garderoby, bo tam siedzi kuna, Ćmokam się z nią. Kuna, kurka, Iza, Iza. Iza, kuna, mhm. tak. Dreznie łacha, ona się śmieje. No i. i... Mhm. I, I palarnia, i maniek, i suchora ostatnia przychodzi. No tak, ale potem trzeba już wejść w, w rolę jakoś, coś się tak przygotować, trochę kostiumu. To, no to nie? trzeba się ubrać. A, a, i, e, z, z tym wchodzeniem w rolę... Ja nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi z tym wchodzeniem w rolę. Chyba chodzi o to właściwie, żeby się skupić, skoncentrować. Chyba dla mnie najtrudniejsza rzecz ciągle mhm. jest taka, żeby być tu i teraz. Tak. Żeby to, co się dzieje po raz setny, 150, dwusetny, jak mhm. powiedziałem, czy, czy za którymś ujęciem następnym, żeby ciągle mnie to tak samo zaskakiwało, żebym się dowiadało, to jest piekielnie trudne. Tak. Więc tak. ta koncentracja nie polega w moim mniemaniu na usztywnieniu, mhm. tylko na takiej e, otwartości czujności. Mm. Pan Jerzy Kamas to był taki aktor, który podobno przychodził właśnie na godzinę przed, już był w kostiumie i sobie siedział i czekał. Nie tylko on, Jarosław Gruda, mój kolega cudowny z powszechnego, był półtorej, dwie godziny już przy herbacie w bufecie paląc papierosa w kostiumie. Jak było półtorej godziny do przedstawienia i nie było grudy, to wszyscy byli w lęku, czy się odbędzie. Nie, on był tylko, akurat brał prysznic po, przed przedstawieniem i po przedstawieniu. Tak, jest, tak, rozumiem. Fajne są te teatralne sytuacje. Ten na współczesny na Mokotowskiej to jest niezła scena, też legendarna. Och. Prawda? Parę dobrych nazwisk tam robił różne rzeczy, więc to chyba też jest dla ciebie jakiś rodzaj Olympia? Ja Byłem tak, hmm. ja byłem bardzo dumny i stale jestem, że mogę grać na, na, na tych deskach. Tak. Hmm. To wspaniały teatr. Muszę skorzystać z okazji Cię zobaczyć na tych deskach, bo to są dobre deski. A ty, dobry aktor, jesteś ładnie opowiadasz o tym teatrze i ciekawe rzeczy. Zapraszam. Wstyd. Łatwo zapomnieć. Wstyd nie przyjść. Adres znam, bo to na naprzeciwko takiej kliniki, gdzie się leczyłem. To wiesz, no. A poza tym, naprzeciwko podobno mieszka wiesz, ten, którego odtwarzałeś w, film, w serialu Druga Szansa. Grałeś tam prezesa stacji. No to jest jakaś bzdura, ja nie odtwarzałem Pana Miszczaka, po prostu tak mnie obsadzili, bo to ja wymyśliłem, że on jest rozchełstany, że tam coś podżera, że jest takim trochę negatem i hamem. Mhm. ale ja nie znam Pana Miszczaka, po prostu nie, nie znam żadnych opowieści o nim, I dopiero potem oni tak jakoś połączyli, no bo u nas się mhm. lubi tak, mhm. Połączyć. No upraszczać. No, no upraszczać. No, no. Ale to okay. pomaga nam, wiesz. No. A, bardzo proszę. No, no, no. no pewnie tak. Każda, e, tak. każda szuflada tak. i Natomiast, jest natomiast na pewno nie, nie, nie jesteś tak gruby jak Edward. Nie masz tego brzucha. zarost może, tak, ale, ale nie masz, więc fizycznie byłeś inny. Natomiast chodzi o to, że byłeś szefem stacji, prawda? I podejmowałeś takie decyzje w tym serialu, <laughs> prawda? E, no właśnie, stare czasy. A jeszcze starsze to Edi Trzaskowskiego, Jureczek. Trzaskalskiego. Cza Czaskalskiego, twór. Tak. Piotr Czaskalski, tak, a nie tak. prezydent Czaskowski, nie, nie, nie. Edi, prawda? Sprawdziłem tak. rok 2002 czy 2003, znowu 20 lat temu. Yy, yy, I na tak. I wtedy nagle, Braciak się objawił światu? Wtedy. Mhm. Ale potem jednak trochę zniknął, jakby znowu. Tradycyjnie o, jak no? to u nas w Polsce. No, no. jak mówił się, tak, o bracie, dostajesz nagrodę, to przygotuj się teraz na pauzę. Zabrałem ci wodę, <laughs> bo, bo tak, tak, już kończymy. E... I, y, więc, Eddie chciałem tylko wspomnieć, i chciałem wspomnieć serial Brzydula, gdzie też dałeś do wiwatu szarża aktorska, Przemko, mm. Sitkom, ale rola naprawdę i charakterystyczna, i upodrowany, i włosy, umalowany, i, i fizys, i energia. No nie? Mm -hmm. Dużo, dużo. Ja szyku, bardzo co? to lubiłem, miałem satysfakcję, <laughs> a w, wzorem takim osobowościowym mm -hmm. do tej roli tego Przemko była Krystyna Janda. Co ty gadasz? Tak. <grywa> Jej temperament, Aha, dobra. E, jej taki rodzaj zadziwienia tego, co się dzieje, e, naiwność mm -hmm. swego rodzaju. E, mm -hmm. tak. Tak, 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 I energia, I energia atomowa. Jak to, atomowa. To, to ona jest elektrownią Uwspaniała, atomową. Wspaniała, wspaniała. Szanowni Państwo, Polska ma energię atomową. Znaczy elektrownię tak. atomową. To jest Krysyn Jądro. A z tym będziemy, obierzemy się Krysiu. Ciebie należałoby sprzedawać w aptekach. Jako środek na pobudzenie. Tak. tak. Smarzowski, ważne nazwisko w Twoim życiu? Tak, oczywiście. Kolegujecie się? Nie. Byłeś w Jedniczach u niego? Nie. Nie. A on u Ciebie w domu był? Nie. Coś my pogadali. No. Byłem zachwycony weselem pierwszym. A potem on zrobił wesele drugie. I to był już po prostu Oscar Peterson, niesamowity, ten, 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 to jego wesele drugie. To pomieszanie czasów. Te, te. Wow, wow, wielki artysta, wielki artysta. Ja mu kiedyś powiedziałem, po domu złym słuchaj, musisz się szukować na to, że będziesz drugim wajdą, Andrzejem. No, przyjął to jak to on, wiesz, skwapliwie. Tak. <laughs> Zrobicie ja coś jeszcze razem ze Marzolem? Nie mam pojęcia. To zależy od tego, co mi zaproponuje. Znaczy ja już nie będę chodził na, do niego na zdjęcia próbne, bo ostatnio byłem i, i mnie nie wziął. Aha. Przedtem jak się do... A, byłem do, do Wołynia, bo chciałem zagrać to, co Arek Jakubik, ale mi dał te, jakąś inną no, mhm. rolę chłopa głowackiego. Ale już nie będę chodził. Nie, bo on mi mówi... I ja to rozumiem. Że no, idę na casting nie żeby on się przekonał, jaki jestem aktorem, tylko czy tam do kogoś pasuje. I sobie pomyślałem: aha, jak on wie, jakim ja jestem aktorem, to niech on może spróbuje kogoś do mnie dopasować, a mnie do, do kogoś już nie. Już mi się nie chce. Niech koniak jest, każdy widzi. No. No ja, koniak jest tak. każdy widzi. Dzieje kina polskiego. Jakie były przyczyny tego, że w którymś momencie Smażowski i braciak przestali z sobą współpracować? Hm, drodzy Państwo, można by się zastanowić? Nie, po prostu tak. Nie będę chodził, nie chodził, będę chodził. Na zdjęcia. Nie będę. Nie, nie będę robiła. Tak. I jeszcze chciałem powiedzieć, że rodzinka.pl to była też dobra energia i atmosfera, dobra ekipa, tak, dobra tak, gromada, fajny tak, montaż tak. i te animacje. I też tam się spełniałeś w roli tego ten byłeś wujem, sąsiadem. No jakimś takim ty, ty, ty. zapijaczonym debilem. Tak. No, ale, ale dobre, tak, ty, jak, Język ci tam latał jak łopata. Ale no, to nachodziła młodzież aktorska. Tak, ale to, to, to napisał. To wszystko jest zasługa Karola Klementewicza i, i Patryka Joki. No. Mm, tak, scenariusz znowu został scenariusz da, zrealizowany. Świetna hold. reżyseria. Aha. To co niesamowite. Patryk Joki, ja o tym mówiłem, ale, ale chcę o tym mówić. Tak, może ktoś. Mi, a tam, że rodzinka, broń boże, nie chodzi mi o moją pracę, mhm. ale o jego podejście. Mhm. Mhm. Miałem przejść z miejsca na miejsce. I on py, zrobiłem to on mówi, a dlaczegoś ty tak szybko przeszedł? Ja mówię, no bo przecież idę. No to szybko do czasu. Mówi nie. Idź, normalnie idź. Ja myślę, a czyli mówi normalnie, nie po polsku dialog szybciej. Super. No i potem no, uwielbiałem z nim pracować, z tą całą ekipą też. Bo to parę lat, nie? Za 8 lat. Tak no. ale to jest świetny reżyser Joka. Mhm, świetny. Tak, tak. I Korzuchowska i, i Karolak, jako te główne małżeństwo, oglądam Super. A na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie, a jednak tak. Ty i kulesza, A gata, kulesza. Druga po Krystynie, a nie? Słuchaj, a teraz podobno robisz film pod tytułem Brat? No, jest Ach, taki przesada, film? że robię. Głównie grałem Zofu, a tak naprawdę to tam. Nie, mój udział jest y, niewielki, no ale to tam piszą co? A. Ale to masz na, insta na mediach społecznościowych? Nie, to mam na, na swoim Whatsappie od Jula Susa operatora. No tak, bo Julo tam się zajmował w, w przerwach robieniem zdjęć do filmu, a głównie do, do tych. Tak, ale, ale jako, że jest artystą obrazu, Julo, no to zrobił ładne zdjęcie. Tak. tak? To, 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 no tak. Mhm. To jedna, jedna scena, no. Tam się nie narobiłem. <laughs> Ale miło. E, tak. Widzisz, mam inside information. Mhm. Słuchaj, i jeszcze tylko jedno e, pytanie na ten koniec, e, bo tutaj ten film i teraz w teatrze doniosłeś mi, że przybywasz z próby z Jerzym Szturem, e, tomą, że grasz Stalina. Tak, a pan Jerzy Sztur gra Stanisławskiego i reżyseruje to przedstawienie. I to jest o spotkaniu tych dwóch osobowości, tak? Tak, tak. versus artysta. Tak, mhm. tak. To miażdżąca postać Stalin. No, tak. A, tak, ale e, jest. jest I cytat: Ile waży państwo? Ciężar ogromny. No i to, tak jakby się zastanowić, no, Stalin, wielka postać. No i co, grać wielką postać? Jak można grać wielką postać? Ja nie umiem. No to sobie zapuściłem wąsy, uczeszesz się jak się masz i. I jakoś to Dobre. będzie. Dobre, ale twoje, znowu, okazja do spotkania na scenie z Jerzym Szturem i spotkania takiego aktorskiego oraz tych postaci Stanisławski Wielki teoretyk teatru, metoda Stanisławskiego, tak. to jest ten od tego i ten tak. Stalin, który z różnymi artystami miał do czynienia. Tak. A, I też nie przyglądałeś się innym aktorom, którzy grali Stalina, na przykład Jerzy Trela Nie, ja to pamiętam, ale nie, nie, no nie, nie, to, to każdy nie. myślę, że w jakimś sensie grał wyobrażenie i bardzo dobrze, bo jeśli by się zajmować imitacją Stalina, no to po co? Tak, ale pamiętam to wspaniałe przedstawienie w ogóle było z, z panem e, z panem Jerzym Trellą i Stadeuszem Tadeuszem Łumnickim. Tak, łom, łom, Kuca to było tak, przedstawienie tak, a się... kogo? Michoelsa, aktora, a, żydowskiego aktora. Dobra, dobra, a przedstawienie Kazimierza Kuca lata 80, tytuł to była sztuka Dzieci? Salvatore. Nie, nie, Dzieci Arbatu? nie, Arbatu. Nie, 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 Dzieci Arbatu to, to nie. był Chakova. Mhm. Y -y 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 -y. Co, w, w Google, wuje Google? Tak. Google. Stalin. Stalin. Najprościej, to? Stalin. A. Stalin. Dobra. I teraz tylko potrzebna jest informacja, próby trwają w Teatrze Polonia. Tak. <grystanie> U Krystyny Jandy jaka niespodzianka. Tak. Szefowa dogląda. Tak, szefowa dzisiaj było odebrać przebieg, <grystanie> jak to się mówi. Aha. I wyjechała. Ja, ja nie, nie, nie znam Krystyny jako szefowej, ale pan Jerzy, który ją zna, powiedział: O, to nawet zadowolona, bo tak, bo zwykle mnie opieprza, a tu go nie opieprza. I pojechała sobie i obiecała, że wróci dopiero na premierę, ale ja jej nie wierzę. Aha. Będzie wcześniej. Będzie może... się tam szwendać w kulicach polskich. a premierę mamy? 22 lutego w Teatrze Polonia. Premiera o 19.30 sztuki Tadeusza Słowodzianka, geniusz w reżyserii pana Jerzego Sztuka. Tak jest. Zapraszamy i liczymy 200 albo więcej przedstawień. Bardzo. Braciaku, brawo. Dziękuję <śmianowicie> bardzo. <śmianowicie> bardzo dziękuję. <śmianowicie> Andrzej Sołtysik, zapraszam.